Cześć, się na naszym poziomie z strony Alanek i dzisiaj zapraszam was do odcinka, gdzie będę robił top 5 rzeczy, których nie powinno się robić na YouTube. Jak masz kanał na YouTubie, jak jesteś YouTuberem, to tych rzeczy po prostu nie powinno się robić na YouTube. Jestem z Niezłym, przywitaj się. Cześć. I właśnie razem z nim powiemy 5 rzeczy, których właśnie się nie powinno robić na YouTube, jak masz kanał, tak? Więc zaczynam od numer 1. Jak masz kanał i już zbierać się ta gromada fanów, to nie ignoruj ich, tak? Traktuj ich jak najlepszych kumpli. Traktuj ich jak rodzinę. Nie ignoruj ich, tak? No ignorancja jest najgorsza. Według mnie, będąc YouTuberem, trzeba nagrywać z pasji. Ponieważ gdy ktoś nagrywa tylko i wyłącznie dla pieniążków, niestety jest to widoczne dla użytkowników. Nie róbcie sub for sub. To jest najgorsze gówno na świecie. Dobra, rozumiem, każdy chce mieć dużo subskrybentów, tak? Ale ludzie, nigdy nie róbcie sub for sub. To jest najgorsza rzecz na świecie, bo tylko ci przynosi, dobra, podnosić tą liczbę subów, ale bez przesady, to są boty, większość z nich to są boty albo ludzie, którzy ich też chcą dużo subów. Nie będą cię oglądać, oni to robią dla liczby subskrybentów, tak? Nie reklamuj się na kanałach innych YouTuberów. Tak, to jest bardzo niemiłe. Jeżeli twórca, czyli osoba, która wrzuciła filmik, widzi w komentarzach zapraszam bardzo serdecznie na mój kanał, tam jest super, rozdaję lizaki, gifty i w ogóle. Nie, tak robić nie można. Ponieważ na pewno zamiast tych widzów, którzy was będą wielbić i szanować, dojdą hejterzy, którzy no zjedzą was po prostu i zrezygnujecie z tego, co robicie. Jak robicie jakieś vloga, to mówcie z sensem. Miejcie, jak robicie spontana na przykład, to dobra, wszystko idzie tak jak idzie, gadasz tak jak ja na przykład teraz. Nie wiem, o czym gadam, ale po prostu będę o czymś gadał. Mówcie z sensem, a nie mówcie jakieś głupoty. Bo ludzie nie lubią, jak po prostu gadasz do kamery o czymś, który po prostu nie powinno ich obchodzić. Jak jakiś temat wiążesz, musisz trochę o nim się nauczyć, tak? Trochę ich poduczyć, co powiedzieć, co myślisz na ten temat. Po prostu opowiedz swoją historię, tak? No spróbujcie opowiedzieć tą opowieść o tym temacie jak najbardziej jak możecie. Przemyślcie to, jak jesteście tacy dobrzy jak ja ze spontana, to bardzo polecam, bo to jest bardzo fajne, ale bardzo trudne, ale bardzo mniej czasu zajmuje, więc no. Nie poświęcaj na to zbyt dużo czasu. Gdy będziesz poświęcał zbyt dużo czasu na nagrywanie, nie będziesz już miał czasu na inne rzeczy typu przyjaciele, szkoła i rodzina. Tak więc naprawdę warto się do tego YouTube'a tak nie zagłębiać. Oczywiście niektórzy są, którzy nagrywają daily vlogi, swoją rodzinę i w ogóle, do których naprawdę nic nie mam. Ale jeżeli osoba, która nagrywa gry, czy nawet vlogi, tak jak na przykład ja na moim kanale, zamyka się w czterech ścianach i nagrywa, to do niczego dobrego nie prowadzi. Tak więc polecam ograniczyć troszeczkę te YouTube'y i skupić się też na innych i poświęcić czas rodzinie, czy nawet przyjaciołom, aby ich nie stracić, bo wiadomo, że przyjaciół można stracić od tak. Bez ludziska, tutaj będziemy kończyć odcinek. Jeśli wam się spodobało takie coś i chcecie takiej więcej, zostawcie łapkę w górę. Link pod spodem do Niezłego jest, więc proszę dać mu suba, jest super, jest zarypiasty. Na serio, bardzo polecam, bardzo. Więc tak, ludziska. Tak więc trzymajcie się. Pa.